Dzień dobry, mam dzisiaj dla Was, myślę, że bardzo dobrą propozycję, jeśli lubicie ryby, szczególnie jeśli nie wyobrażacie sobie stołu wigilijnego bez ryby. Dużo osób robi rybę po grecku, a ja dzisiaj Wam zaproponuję rybę po cygańsku. Myślę, że to jest bardzo dobre połączenie smaków, bardzo łatwy przepis i rybę można podawać zarówno na ciepło i na zimno, a ja Wam się przyznam, że ja ją bardzo często robię przez cały rok, nie tylko na Wigilię. Zapraszam Was na film. Teraz oczywiście o składnikach i tu Wam powiem, że w zależności od tego, jakiej ryby użyjecie, takie Wam wyjdzie danie i do ryby po cygańsku bardzo Wam polecam mirunę. Dlaczego mirunę? Miruna jest rybą chudą, ale pomimo tego ma bardzo soczyste, delikatne mięso. Jest to też ryba bardzo smaczna i bardzo bogata w wartości odżywcze. Jak widzicie, jest to mrożony filet i to filet ze skórą. Oczywiście możecie wybrać też filety bez skóry, natomiast ja uważam, że wybranie filetu ze skórą ma podwójną korzyść. Po pierwsze, taki filet jest tańszy, a po drugie, w skórze też jest dużo wartości odżywczych, tę skórę można jeść z powodzeniem, a w niektórych krajach powiem Wam nawet, że skóra jest przysmakiem, taką przekąską podawaną jako przysmak. No dobrze, o rybie wiecie wszystko oprócz tego, ile jej mam, więc te dwa filety ważą troszeczkę ponad 0,5 kg i tyle w zupełności wystarczy. One są jeszcze zamrożone, ale jak będę przygotowywać sos, to one się będą tutaj rozmrażały. Zobaczcie, co jeszcze będzie potrzebne. No oczywiście sól i pieprz do doprawienia ryby. Rybę będę smażyć obtoczoną tylko w mące, bo nie zależy mi tutaj na dużej ilości panierki, tylko po prostu na przygotowaniu ryby. I do tego będzie mi potrzebna mąka pszenna, tortowa, typ 450, 2, 3, a może i 4 łyżki, to w zależności od tego, jak ryba będzie mocno wilgotna. I do smażenia będą potrzebne też 2, 3 łyżki masła. Polecam Wam oczywiście masło klarowane. A do sosu? Cebuli. Około 300 gramów. To są 3 takiej średniej wielkości cebule. 10 cm białej części pora, jednego większego ząbka czosnku, koncentratu pomidorowego, najlepiej około 250 gramów. Czasami można kupić koncentrat pomidorowy, który waży 240 gramów, oczywiście też taki może być, i tyleż samo wody. Do tego jedną łyżeczkę soli, jedną łyżkę cukru, ja mam akurat trzcinowy, ale może być również biały, 5 łyżek octu jabłkowego 6%, pół łyżeczki papryki. Jeśli użyjecie papryki ostrej, to oczywiście danie podkręcicie i będzie bardziej ostre. Jeśli zwykłej, to tylko nadacie smaku. I 200 gramów ogórków konserwowych, czyli po prostu z octu. I oczywiście do usmażenia cebuli, do przygotowania całego sosu potrzebujecie jeszcze 2 łyżek masła klarowanego najlepiej. Oczywiście jeśli nie chcecie, ale bardzo Wam polecam, użyjcie innego tłuszczu. Natomiast masło, pamiętajcie, ja to zawsze podkreślam, to jest smak i zapach Waszych potraw. 2 łyżki powinny wystarczyć. Tutaj już jest od razu więcej. Co jeszcze będzie potrzebne? Będzie potrzebny ręcznik papierowy, patelnia albo garnek do przygotowania sosu. Jak widzicie, korzystam z takiej większej, wyższej patelni, bo tak jest wygodnie. Duża patelnia do przygotowania ryby. No i deska do krojenia, albo praska do przeciśnięcia czosnku, albo możecie go też bardzo drobno posiekać, więc nóż. No i to jest wszystko. Ja zaczynam od przygotowania sosu, a to dlatego, że ryba się musi po prostu rozmrozić. Rybę warto wyjąć wcześniej, niech ona się rozmraża powoli, na przykład całą noc w lodówce, a jeśli nie, no to po prostu będziecie musieli poczekać, bo sos przygotowuje się błyskawicznie. No dobrze, to zaczynam. Na patelnię przekładam masło klarowane i rozgrzewam na razie na połowie mocy kuchenki, bo w tym czasie przygotuję cebulę. Z cebuli oczywiście zdejmuję łupinę, kroję na pół, a potem w piórka.
Kiedy cebula jest już pokrojona, rozgrzewam tłuszcz na patelni na maksymalnej mocy i przekładam cebulę. Po przełożeniu cebuli mieszam, zmniejszam moc do połowy, bo cebulę potrzebuję zeszklić, a w tym czasie, kiedy cebula się szkli, przygotowuję pora. Por oczywiście już jest wcześniej umyty i ta biała część nie ma w środku zanieczyszczeń, więc tutaj nie będzie potrzeby jej płukać. 10 cm pora kroję na takie krążki o grubości około 0,5 cm. Zaglądam teraz do cebuli. Jest super, bo już jest zeszklona, więc dodaję sól. Mieszam i dokładam pora. I teraz cały czas na połowie mocy kuchenki podsmażam cebulę razem z porem przez około 5 minut. Chodzi o to, aby por zmiękł. Jeśli po tych 5 minutach nie będzie lekko miękki, a nadal będzie taki bardzo twardy, to podsmażcie go jeszcze przez 2-3 minuty. Teraz do cebuli z porem dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę i podsmażam wszystko ze sobą przez 2-3 minuty. Chodzi o to, aby czosnkowi nadać tego charakterystycznego smaku podczas podsmażania. Pamiętajcie też, aby nie smażyć czosnku zbyt długo, bo po prostu on się zrobi zbyt gorzki i nada takiego gorzkiego smaku całej potrawie. Wszystko jest gotowe. Na patelnię mogę przekładać koncentrat pomidorowy. Przełożyłam koncentrat i teraz do tego słoiczka, w którym był koncentrat, wlewam wodę. Przy okazji możecie wypłukać resztki koncentratu, które zostały w słoiczku. Mieszam i wlewam tę wodę na patelnię. Wszystko teraz ze sobą dokładnie mieszam. Dodaję ocet, cukier, paprykę i znowu mieszam. Teraz wszystko potrzebuję doprowadzić do wrzenia i w momencie, kiedy zawrze, gotuję jeszcze ze sobą wszystko przez 2-3 minuty. Sos jest gotowy i odstawiam go do ostudzenia. Ponieważ ryba jeszcze jest zamarznięta, zbyt twarda, żeby ją smażyć, pamiętajcie, ryba powinna być całkowicie rozmrożona, to w tym czasie mogę sobie jeszcze przygotować ogórka. Ogórka kroję w drobną kostkę i właściwie nie mogę go jeszcze nawet dodać do sosu, bo sos też powinien przestygnąć. Zatem czekam, aż ryba się całkowicie rozmrozi. Ryba wreszcie jest rozmrożona i nadaje się do smażenia. Warto taką rybę wcześniej rozmrozić. Ja chciałam Wam pokazać, jak wygląda zamrożona, dlatego teraz musiałam tyle czekać. No a teraz to muszę ją odsączyć z nadmiaru wody. Co prawda tej wody nie ma tutaj bardzo dużo, ale jednak trochę jest i trzeba się jej pozbyć, bo inaczej będzie Wam pryskać na patelni. I tu pokażę Wam taki mały trik. Mówiłam Wam na samym początku, że ryba, jeśli jest ze skórą, kosztuje mniej, a jeśli jest bez skóry, kosztuje więcej. Dokładnie to jest 60 zł za kilogram bez skóry i 40 za kilogram ze skórą. Kiedy ryba jest rozmrożona, zobaczcie, możecie tę skórę zdjąć. Ja oczywiście nie będę całej zdejmować, dlatego że chcę mieć tę skórę. Ona zresztą utrzymuje ten filet w całości, on się o wiele łatwiej, ładniej trzyma, ale gdybyście bardzo chcieli mieć bez skóry, to proszę bardzo, po rozmrożeniu zobaczcie, jak ładnie się ją ściąga. Rybę dzielę teraz na mniejsze kawałki, na takie porcje, żeby łatwo je było wyjmować i przekładać na talerz. Rybę teraz delikatnie przyprawię solą i pieprzem. Dlaczego delikatnie? Żeby nie zdominować smaku ryby. Z obu stron opruszam i solą i pieprzem. Rybę za chwilę będę smażyć. Oczywiście wcześniej ją opruszę mąką, ale już przekładam na patelnię masło, klarowane oczywiście, i rozgrzewam je na połowie mocy kuchenki, a w tym czasie panieruje rybę w mące. Ryba jest gotowa do smażenia, ale tłuszcz na patelni jest za zimny, dlatego zwiększam teraz moc kuchenki do maksimum, niech on się rozgrzeje.
W pewnym momencie ten tłuszcz zaczyna parować, kamera tego niestety nie uchwyci, chyba że widzicie to, ja to widzę. Jeśli macie wątpliwości, czy tłuszcz jest dobrze rozgrzany, po prostu przyłóżcie kawałek ryby. Kiedy tak skwierczy, to znaczy, że można przekładać wszystkie kawałki. Ale kawałki należy przekładać od tych najgrubszych do najcieńszych, dlatego że te najgrubsze potrzebują najwięcej czasu, żeby się usmażyć. I przekładamy skórą do dołu. Po przełożeniu kawałków wszystkich zmniejszam moc kuchenki do około połowy i smażę rybę z każdej strony po 4 do 5 minut. Zaglądajcie pod spód, ma być taka lekko rumiana. Usmażone kawałki ryby będę teraz przekładać na papierowy ręcznik, ale tu Wam zwrócę jeszcze uwagę na ten kawałek. To jest ten, z którego zdjęłam skórę po usmażeniu. Widzicie? On się rozpadł, inne się nie porozpadały. Zresztą jak Wam bardzo ta skóra przeszkadza, to teraz po usmażeniu też, zobaczcie, nie wiem czemu ja to robię na patelni, ale też bardzo łatwo ją, popatrzcie, można zdjąć. Aczkolwiek ja uważam, że ta skóra może tam zostać. Ryba niech sobie teraz stygnie, a ja skończę przygotowywać sos. Przy okazji ona tak pachnie, że już mam ochotę ją zjeść. Myślę, że jak spróbujecie raz mieruny, to będziecie bardzo często z niej przygotowywali różne dania. Dobrze, zostały mi ogórki i sos, który ostygł. I teraz do tego sosu dodaję ogórki i wszystko ze sobą mieszam. Po wymieszaniu dzielę na pół to, co mam na patelni i jedną połowę przekładam do naczynia, w którym będę rybę podawać. Ryba najlepsza jest tak naprawdę po 2 dniach od zrobienia, a możecie ją podać nawet po 3-4 dniach, także jeśli macie ochotę przygotować ją na Wigilię, to jak najbardziej, bo jest to danie, które możecie przygotować sobie wcześniej i może zaczekać w lodówce. Na dnie naczynia ułożyłam już warzywa i teraz układam na nich rybę, a po ułożeniu układam resztę warzyw. I w tej postaci ryba powinna teraz trafić do lodówki, najlepiej na 2 dni, bo wtedy jest po tych 2 dniach najlepsza. Chociaż przyznam Wam się, że nieraz tę rybę jak zrobiłam, to jedliśmy na ciepło bądź na zimno i też była bardzo, bardzo smaczna. Jeśli jednak zdecydujecie się poczekać te 2 dni, to najlepiej przykryć folią spożywczą i schować do lodówki. A potem po prostu wyjmujecie, stawiacie na stole i możecie jeść. Możecie również, jeśli naczynie oczywiście na to pozwoli, włożyć do piekarnika i podgrzać, albo do mikrofalówki, tak jak lubicie. Mam nadzieję, że też polubicie taką rybę. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Ja zawsze Wam pokazuję, jak wygląda danie w środku, to zobaczcie. Tu musicie wyczuć, gdzie jest kawałek ryby, ale jak już wyczujecie, to proszę bardzo, można przekładać. Pierwszy kawałek jest zawsze oczywiście najtrudniejszy. O. I tak wygląda ta kawałek.